Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Jezus nie obiecuje swoim uczniom sukcesów tu na ziemi. Ewangelia to dobra nowina o Królestwie Niebieskim, a nie ziemskim. Chociaż chcielibyśmy, aby było inaczej, aby ten sukces przekładał się na ziemskie życie. Niektórzy z chrześcijan chcieliby pousuwać z Biblii wszystkie te fragmenty, które mówią o krzyżu, cierpieniu i prześladowaniach, a pozostawić jedynie te mówiące o sukcesie, radości i zmartwychwstaniu. Nie ma jednak zmartwychwstania bez wcześniejszej śmierci, nie ma radości i szczęścia wiecznego bez wcześniejszej ofiary i cierpienia, nie ma również sukcesu bez wcześniejszych porażek. Najważniejszym przesłaniem tej dzisiejszej Ewangelii jest obietnica Chrystusa, że w każdej sytuacji życia Bóg jest zawsze z nami, a Jego Święty Duch będzie nas prowadził. Jesteśmy w Jego rękach, dlatego żadna krzywda nam nie straszna. Prześladowania, krzyże i cierpienia muszą przyjść, bo one są wpisane w życie Jezusa i w życie każdego z Jego uczniów. Ale tak jak On przeszedł przez nie zwycięsko, tak każdy z nas zwycięży. Nie własną mocą, ale mocą Bożego Ducha. Zwyciężymy własny lęk, aby odnaleźć miłość, która jest zaspokojeniem wszelkich ludzkich i boskich pragnień w nas. Trzeba nam dziś na nowo przypomnieć sobie wołanie wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II, z początku swojego pontyfikatu, które nieustannie powtarzał aż do ostatniego dnia swojego życia. Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Chrystus niczego nam nie zabiera, ale wszystko daje. Tylko w Nim jest prawdziwe szczęście. Nie łudźmy się, szczęścia trwałego nie znajdziemy na tym świecie. Ono jest jedynie w Jezusie. Będąc zjednoczonymi z Chrystusem, mamy wszystko, czego nam potrzeba do pełni szczęścia i niczego nam nie braknie. Postawmy wszystko na Jezusa.